Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jesteśmy, prawda, w browarze w Zawierciu. Piwo się zaciera, Irish Red Ale, call me Simon. Simon Martin ze mną. Próbujemy najnowszego wyrobu browaru Pinta, czyli Okie Dokie. Nowozelandzki lager, chmielony nowozelandzkimi chmielami. Ze mną Ziemowit Fałat, więc mogę przy okazji i Grzesiek tutaj, prawda, na drugim planie. Ziemek, powiedz, jakie chmiele były użyte do tego piwa? No, same nowozelandzkie, jak nazwa wskazuje. To były chmiele Green Bullet na smak. Na smak też Waimea. Na goryczkę Pacific Jade. I również Pacific Jade był użyty na aromat i motłekę. I Pacific Jade i motłekę na aromat. A na zimno? Motłekę. No, spróbujmy. Jaki to jest ekstrakt? 10? 11,5. 11,5, a odfermentowane zaledwie do 4,5, czyli ma być to takie sesyjne, typowo sesyjny lager. Zgadza się. Ten, no... No, Ziemek nawet tutaj zwrócił uwagę, że na etykiecie czy na kontrze będzie napisane, że to nie jest piwo, które ma cokolwiek urywać. Zgadza się. To ma być piwo do codziennego popijania w ciepłe dni. No, próbujemy. Zobaczcie tutaj, firmowa nowa szklanka Ataku Chmielu. Rzeczywiście nie ma wątpliwości, że to jest lager. Jest typowy taki... kojarzący sznyt. Się, tak, taki sznyt, trochę taki niemiecki, ale jest wyraźna taka goryczka właśnie, bardzo fajny, wytrawny, z wyraźną goryczką, taką rzeźką, taką właśnie taką, trochę jak ciachnięcie nożem. Także jeżeli chodzi o goryczkę, to jest chyba taki może następca pierwszej pomocy. które było jednym z zastępca pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o aromat, no to już żeśmy właśnie rozmawiali, że szklanki są piękne, ale niestety aromatu nie uwydatniają, ale postaram się coś jakby wyniuchać. Są nuty chmielowe, ciężko mi powiedzieć, jakie to są jakby owoce, ale zdecydowanie chmiel jest wyczuwalny. Natomiast na pewno, mówię, nie pomylicie tego z IPA, nie pomylicie tego z Pale Ale, tylko od razu jest wyczuwalne to, że to jest lager, że to jest pils właściwie, bo no, w zasadzie nie można tutaj tego nie ma się czego co bać tutaj tego właśnie, jest naprawdę konkretnie. Nie bójmy się tego słowem. Tak, konkretnie nachmielone, to jest nowozelandzki pils i... Jest... Najważniejsza sprawa w tym piwie to jest pijalność i jest, wydaje mi się, niezła. Simon, what's your opinion? It's very good. Nice looking beer in the glass. Aroma is fantastic. Oh. And the hop build, you said? In New Zealand. New Zealand. Green Bullet, Waimea, Kohatu, Motueka. Yeah. It's very lemony and grapefruity again, isn't it? It's almost a bit of lime in here. Our goal was to brew the lager, not the IPA, you know. But no, this beer should bring you the hop, the bitter from hop. Mm. But that kind of refreshing lager. Yeah. Middle to the beer, but then a really whacking, great big hoppy finish, which is nice and very crisp. A long and crisp, but long bitterness. It's a bitterness that doesn't fade away quickly. It kind of keeps going, which is good. I like that in a beer. It's our goal was to brew the lager with character, you know, the lager with hoppy character, but not so strong as in IPA, because we brew American IPA, Imperial IPA, Rice IPA, Rye IPA. So you wanted something which is a little more kind of somebody who could drink 4 pints of this in a night. What's the ABV on this one? 4.5. So again, it's a beer for warm days. Yes, absolutely. Big bag of crisps.
Four pints of this, maybe down the beach. Lovely, fantastic, really nice. I like this. Cheers.